Powiedz, o co chodzi z tym zdjęciem? Właśnie nie wiem, bo zobaczyłem dopiero jak stawiliście, ale podejrzewam, co to mógł być. I kto to mógł być? Na pewno Recha. Pan kierownik też mieszał tym palcem na pewno. Jakieś konsekwencje zamierzasz wyciągnąć wobec nich? Nie! Nie. Bardzo śmieszny żart, nawet mnie bawi. Lubię się pośmiać. Kiero, wiesz coś o tym zdjęciu? Jacka Grocha? Tak. Nic nie wiem na to. Ale widziałem dzisiaj rano wszędzie. Gdzieś musieli wydrukować, nie? Ale nieudolne to drukowanie, więc na pewno nie u kierownika. Czy coś wiem o tym? Wiem, ale nie powiem. Ładnie wyszedł na zdjęciu? No jak widać, nie? Będzie nowe profilowe na Instagramie? Nie, no myślę, że nie, bo żadnego lajka by nie zabrał. Ja bym dał. Tak? Ale to jest litości, tak? Tak. Nie, no czyli ma dystans do siebie, także podobało mu się to zdjęcie. Chyba już to zostawi na zawsze. Nie, no jest lepiej. Jest lepiej, jest o wiele lepiej. Tylko wiesz, jest zwałowany. Wiesz, to może po rozgrzewce jest... znów być to samo. No. Także panowie, dobre buty. Nie, ale termo na pewno. Mateusz, chyba nieczęsto się gra przeciwko byłemu klubowi. Ty nie miałeś wiele razy takiej przyjemności. Jakaś specjalna mobilizacja na Radomiak? Jak na każdy mecz, nie? Taka sama. Ostatnio nie wyszliśmy obronną ręką, ale zrobiłem wszystko, żeby teraz było zupełnie inaczej. Michał chciał coś założyć z siebie? Że nie przegramy drugi raz z tym samym zespołem. A dlaczego? Bo nie przegrywamy. Jak dwa razy z tymi samymi. Muszka? Potwierdzam to. Jak podróż? Kurde, no wiesz. Szybko, by szybko idzie. Jadę na sygnale, cześć. Witam, cześć. Cześć. Na sygnale. Na sygnale? A tu mieliśmy kolej. Na czerwony. No tutaj były cały ten. Bo my też jechaliśmy to. Jak pan wygrył, gdzieś leło można go tam? Tak, no, to będzie duże, nie? Już jadą, nie? To, a no, oni jeszcze byli, okej, myśmy przyjechali ze sprzętem, nie? Nie, że nie, zawsze wcześniej, no, oni przyjadą, no, tak, to się nie jest. Dobrze, do zobaczenia. Dużo pracy dzisiaj? No dużo, dużo, co ale... trzeba było zrobić? Opanowaliśmy wczoraj koronę, reklamę, dzisiaj od rana duże formaty, plus boki, poduszki, jamniki, no i takie jeszcze rzeczy dodatkowe. A o której dla Ciebie zaczyna się dzień meczowy? O 7 rano. A kończy? 21, druga. Czyli jak niektórzy... Po meczu tak, zostajemy dłużej, chowamy znowuż reklamy, chowamy wszystkie reklamy, zanosimy na magazynku. Jest i twórca programu meczowego. Ktoś, kto zarwał noc wczoraj. Dużo roboty? Sporo, całkiem sporo, tak. Ale to przy drugim było mniej niż przy pierwszym? Czy wydaje mi się, że to kwestia doświadczenia po prostu, że z biegiem czasu te programy będą wychodzić coraz lepiej. No, ale chyba satysfakcja jest. Szkoda, że nie drukowany. Szkoda, że nie drukowany. Może kiedyś wrócimy do tego, tak? Ale to już nie ode mnie też zależy. Powiedzieć, że dzień meczowy zaczął się dla Ciebie przed 9, a zakończy około godziny 22:00-3:00. No, tak lekko można liczyć. Od 9:00, tak, od programu Witamy w klubie, gdzie gościliśmy Michała Rydza, później kapitalny zresztą kolejny odcinek widzewskich fanklubów, tym razem z FC Żyrardów. A korzystając z tej okazji chciałem zwrócić uwagę na ten transparent, który dzisiaj wisi na trybunie D. On dotyczy akurat fanklubu z Kutna i naszego kolegi, przyjaciela Pawła Buriego, który jest ciężko chory. Staramy mu się pomóc, ale także wesprzeć w ten sposób.
pierwsze 6 minut i potem i potem Szacunek,
Brawo, brawo, brawo.